Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Dwóch potencjalnych uczniów, dwa problemy i dwie odpowiedzi Jezusa. Obie zastanawiające. Najpierw ta, w której Jezus stwierdza, że nie ma miejsca, gdzie by mógł położyć głowę. Czyli, że nie ma domu. Czy ktoś, kto decyduje się pójść za Nim, też skazuje się na tułaczkę? Tak. Nie chodzi o bezdomność w sensie dosłownym, raczej o ciągłe bycie w drodze, ciągłą gotowość, by porzucać swoją tak czy inaczej rozumianą stabilizację i trzymać się Jezusa. Druga odpowiedź o pozostawieniu umarłym grzebaniu umarłych to przypomnienie, że w drodze za Jezusem nie mogą uczniowi przeszkadzać żadne ludzkie względy. A wszystko to sprowadza się do jednego. Uczniem Jezusa nie można być tylko częściowo. Czy zdają sobie z tego sprawę? Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli Ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.